Witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy. Super Mario Bros. Wonder. Odblokowaliśmy ostatni... świat? Półświat? Poziom? Czyli Bowsera, finalna walka. Ale tam wyruszymy dopiero... za jeden albo dwa odcinki. Zobaczymy, ile nam zajmie zrobienie bonusowych rzeczy w specjalnym świecie. Tylko najpierw mamy jeszcze w szóstym świecie do zaliczenia, który odblokował się dopiero po przejściu pałacu. Potrzebujemy 25 Wonder Seed, żeby odblokować ten poziom. Jet Run 2. Gdzie zdobędziemy specjalną wersję tej odznaki. Czyli jest jeszcze lepiej? Ale lawowo tutaj! A, podoba mi się optycznie to miejsce, muszę przyznać. Hop! A co tu? Aha! No to jest interesujące teraz. Aha! Dobra. Mamy taki rozbieg troszeczkę w górę teraz. Ho! No. Ciekawe. Jak mam się tu na górę dostać? A spójrzcie, jak długo mogę chodzić po wietrzu. Więc to robi ta ulepszona odznaka. Bo ja rzeczywiście chodzę tu w powietrzu. Nice. Ha! I cudownie! Lubię, że oni zapisują po każdej fioletowej monecie. To bardzo pomaga. Ale to takie... wygodne, że tak długo można w powietrzu stać, gdzie ja teraz poszedłem. Aha. I fajnie, teraz nie ma dla mnie powrotu, czy co? No, będę musiał zrobić cały poziom jeszcze raz. No, kto tego nie zna? Przez pomyłkę wejść w rurę i mieć koniec zabawy. Po prostu drzwi zamknięte. Bo przez pomyłkę nie do tego pokoju wszedłeś. Tak jakby coś ukrywali, co nie? Gdyby to była jakaś mafia czy coś, a nie po prostu poziom w grze. Ale wkurza mnie to, jak takie właśnie rury są, gdzie nie mogę wrócić. Trudnością jest tylko tutaj wyczucie... Co, to jeszcze nie koniec? No, trochę ponoszę tą odznakę. Trudnością jest tylko zapamiętanie, przez ile czasu unosisz się w powietrzu tym latającym krokiem. Bo jak przegapisz ten ostatni moment, żeby wyskoczyć, to już boosta nie będziesz miał. Więc no, trochę ciężkie to jest. Ale no, patrzcie tu. O, i właśnie. Teraz, kiedy już troszeczkę spadałem, chciałem wcisnąć skok, ale już jako, że milisekundę się opuszczałem, że już nie unosiłem się, nie wszedłem w powietrzu, tylko już spadałem, to się już jako spadanie zaliczało, już nie mogłem zrobić bonusowego skoku w powietrzu. Trzeba jakoś to wyczuć. Dobra, co, będzie tu przejście do jeszcze więcej poziomów. Okej, to są wszystko expert badge, czyli lepsze wersje tych odznak. Widziałem to na jakimś filmie. Przynajmniej jedno z nich. Chyba u Ice Star 23 zajrzałem do let's playa ze światów bonusowych. No tutaj niewidzialność. Fajnie. Śmierć. Polecam ogólnie serię Star. Bardzo fajny polski let's play. Z Mario Wonder był, ale też właśnie z Mario i Luigi. Dream Team Bros teraz robi. I Pikmin 3, Super Paper Mario, wiele fajnych serii na tym kanale jest. Śledzę od samego początku kanału. Haha, zapis? To przynajmniej tutaj będzie od teraz bezpiecznie. Okej, robi się bardzo źle teraz, o nie! Te chmury bardzo mi przeszkadzają jeszcze dodatkowo, bo nie widzę... właśnie tego... kurzu, który pojawia się przy odskokach albo przy spin jumpach. O Boże, Matko Boska, co to było? Holy hell. A tu na górze co jest?
Potrzebuję Lakitu. Chmurka Lakitu może mi się przydać, bo będę widział wtedy, gdzie jestem. Tylko, no muszę do niej doskoczyć. Zmarnowane. Nie mów mi, że tylko tak dostanę się na górę. No to się zabije. Lucky to number two. O, to przynajmniej wychodzi łatwo. W niego wycelować. O, i jest teraz mój. To nie jest takie trudne. Przy tych odskokach najtrudniejszą rzeczą tak naprawdę jest... O nie. Ach, nie udało mi się zrobić chorągiewki. No to trzeba będzie to powtórzyć. Ale to już dla siebie. Odbijanie się. Wyczucie momentu odbicia się, kiedy się chcesz odbić od tego grzyba sprężystego. No to jest to, co jest najtrudniejsze tutaj. Ale miło było znów zobaczyć te sprężyste grzyby. Przypomina się era Nintendo Wii. Bardzo nostalgiczna era dla mnie. Spring Fit numer 2. I widzę, że dróżka idzie jeszcze dalej, czyli więcej niż tylko te trzy poziomy. Aha! Znów ze skakankiem. Tylko tym razem nieustannym skakankiem. Jest inny kolor przy Expert Badge'ach. Kwiatków. W sensie na dole tego dymu. Wow! To nie wyjdzie. Z odpowiednim wyczuciem. Ha! Checkpoint? Bo Miyamoto się obrazi. Hoppa! Wii! Nintendo Wii, jak mówiłem przed chwilą. Nie, muszę to jakoś bardziej na krawędzi zrobić. O Boże! O matulu! Łe! Ha! Uhu! Nope. No proszę, takie trudne to przecież nie było. Hoppa. Hopsia. Dropsia. Stropsia, kurde. Dajesz. Huch. Give it to me. Thanks. Teraz jeszcze tylko do celu się dostać. A fajnie, nawet jeszcze jedną dostaję chorągiewę. To będzie teraz. To jest teraz absurdalna wersja tego, co mieliśmy. Hop. I pewnie w Special Worldzie będą trudniejsze wersje wykorzystania tych rzeczy, co nie? Gdzie w różnoraki sposób zostanie to ułatwione. Yeah! No już trzy poziomy zaliczone. Ale jako, że są to wyzwania odznakowe, to szybko mijają. Bo nie ma tutaj wielkiej eksploracji czy coś. Zawsze jeden flower, seed i trzy monety kwiatkowe. Ale co tutaj jeszcze będzie? Jaką odznakę następnie odblokujemy, he? Może lepsze latanie? Wątpię, to byłoby zbyt fajne. Dłużej latać czy co? A nie, przejście do Special Worldów! Czyli tylko trzy Special Badge są. I see. Może cztery? Może jeszcze jakieś odblokujemy? Tutaj? Bo tyle miejsca na nowe odznaki nie było. A tu jeszcze będą odznaki? Może być tak, że tutaj będzie jeszcze jedna specjalna i albo tu. Jeszcze dwie i tu jedna. Bo tutaj będą chyba dwie jeszcze takie niebieskie. To byłyby takie gabloty. No zobaczymy. Deep Magma Boy Special Solar Roller. No to zróbmy to. Tylko nie wiem, z czym się to je. Powiedziałbym, że wezmę mój standardowy para... Chapol? I chyba... Dobrze, zdecydowałem. Wow! Tom Torzem zniszczył! Zamieniam się w taką kulę, fajnie.
O! Okej, to będzie taki parkour. Czyli znów tematyczny poziom. To mnie zabija. Tematyczny w sensie, że robię jedną rzecz i ona się staje z czasem cały czas trudniejsza, jak ten rytmiczny poziom, który już mieliśmy. Podoba mi się w sumie ten pomysł na Special World. A czekaj, już mi się to zapisało. Ale przyznaję, że lubię to. Wykorzystanie tych najfajniejszych Wonder Mechanic i rozszerzenie ich na jeszcze trudniejszy poziom. W trudniejszej wersji, gdzie chodzi tylko o to. Bez odwracania uwagi czymś innym. Bo wiele tych mechanik były bardzo fajnych. Na przykład poziom muzyczny, jak mieliśmy. To teraz tą kulą. Super Monkey Ball Style, tylko w 2D. Jeszcze z utrudnieniem tutaj znikających platform. Chociaż bardziej Super College Ball. Oh, yo, yo. Haha! Przynajmniej zdobyłem monetę. To dla mnie najważniejsze. Ponieważ się zapisuję. I tak zawsze krok po kroczku zrobić jeden postęp i za następnym razem radzić sobie lepiej. Klasyk starych, trudnych platformówek 2D. Patrzcie, mogę sobie spróbować tutaj ładnie skrócić. I jestem teraz po lepszej stronie. Ho! I patrzcie, jak to teraz ładnie poszło. O! Skok w nieznajome. Hija. Hija, hija. Wow! Ej, jestem pod wrażeniem, jak ładnie mi to teraz idzie. Kolego? Uhuhu! Haha! I wszystkie trzy monety. Teraz nic mi już nie straszne. Mogę próbować dostać się po prostu na koniec. Bez zbierania monet. No dobra, dobra, dobra. Końcówka. Próbujemy. I... Ha! Udało się! Tak blisko końca dać się zabić. No nie wierzę. Będzie tu teraz jeszcze jakaś pułapka? Nie, końcówka. No to dobrze, no teraz, kiedy stres puścił, wszystko puszcza. Hoppa! I hup! Ha! No i po wszystkim! Poszło świetnie, musiałem tylko, bo miało mało żyć, to trzy razy restartować. Żeby mieć zawsze 10 od początku. I to nie dlatego, bo straciłem wszystkie, ani razu nie straciłem wszystkich żyć, tylko po prostu zawsze tak przy 5-6 życiach. Pomyślałem sobie, a nie podoba mi się, że tak dużo straciłem, spróbuję jeszcze raz. I wyszło całkiem fajnie. Bardzo mi się podobał ten poziom. Bardzo, bardzo fajny. I tu kolejny? Nie. Ouuu. Okej, od razu dodają mi dostęp tutaj. Co my tutaj takiego mamy? Gościu, którego mogę kupować. A, mogę kupować tutaj standy dla tych, których potrzebuję. Których nie mam, czyli co? Bo tutaj kupowałem przypadkowy, co nie? Żółty to był przypadkowy. I dostaję każdego. Teraz dostałem Toadette. Mogę tu kupić na przykład Daisy za 30. Kosztuje więcej. Ale wtedy mam pewniaka, że dostaję coś, czego jeszcze nie mam, czy jak? Chociaż nie wiem, czy powtarzają się? Chętnie wykorzystam wszystkie moje fioletowe monety. Do tej pory jeszcze nic się... 39. O! Nie powtórzyło. No to chyba mi gwarantuje to, o jakie słodkie, że się nie powtarzają. Dawaj. Peach. O, Bubble Peach, moja ulubiona. Luigi? Mało standy dokupowałem do tej pory, co nie? I mówiliście mi w komentarzach, że można je wykorzystać do czegoś takiego jak robienie checkpointów dla innych graczy i chyba siebie też w multiplayerze? Jeszcze nie próbowałem w multi, ale może jak będę miał jakiś LAN party z kumplami niedługo, się wypróbuję, byłaby to idealna gra. No.
Całkiem fajne. Nawet dla Yoshi mamy. Ty, nabit. Uroczy nabit. Szkoda, że nabit jest takim ułatwieniem jako postać. Można by takie zabawy nim mieć. Jest fioletowy, bardzo bym chętnie zobaczył jego formę tych wszystkich. Oto był uroczy Yoshi. Chętnie bym zobaczył jego formę tych wszystkich przemian, bo właśnie fioletowy mój ulubiony kolor, nie? Fioletowy, pomarańczowy. Pomarańczowy mam z Daisy. I już nie mam. Wszystko wydane. Czyli będę musiał pofarmić, ale przynajmniej mam teraz powód do farmienia. Nice! Tutaj bym potrzebował 6, żeby iść dalej. A, tu miałem też poziom odblokowany jeden. Fluff Puff Peak Special Climb to the Beat. Ten poziom był trudniejszy, ale chyba ten lubię nawet bardziej niż ten, który przed chwilą przechodziliśmy. Czyli co? Tu będzie jeszcze jeden poziom? Tu będzie jeden poziom? I tu będzie jeden poziom. Tu. 4 poziomy tylko jeszcze? Czy jeszcze będą jakieś inne? No cóż, możemy do wyboru do koloru zdecydować, który chcemy robić. Tylko właśnie muszę inne wejście znaleźć. No tak, te wszystkie, które mi się już pokazują, to chyba te, gdzie już wejścia znalazłem, co nie? No dobrze, ludzie. To powiedziałbym, że tutaj zakończymy odcinek. I w następnym pójdziemy do któregoś z innych wejść, które już znaleźliśmy. I w ten sposób zabierzemy się za któryś z innych poziomów świata specjalnego. Lubię muzykę, która tu jest, o! I to będzie najtrudniejszy pewnie, co? No cóż, na razie ludzie. Papatki!